przedsiębiorstwo założyć. A będzie mieć przedsiębiorstwo tutaj? Tak? Nie? Nie wiem. O, widzę, że w części to uwierzyli. Wielki taką fikcyjną firmę się tam zakłada i na lekcji przedsiębiorczości się prowadzi, jakieś tam produkty się handluje, faktury się wystawia i tak oczywiście wszystko fikcyjnie i jakieś tam pieniążki się zarabia, grosze. Nie? A nie o to chodzi, że zarabiasz tylko, żebyś nauczyć się księgować i tak dalej. No to oczywiście nauczyciela się pytała, jak się chcemy uczyć, klasa, jak ten dzisiaj zareagowała. Tak jak wydać, widzicie. Ja po prostu nie chcieli się uczyć w ogóle, no bo po co to? Jak to zwykle ambicja ludzi jest. Więc ja drogą polarowych rozmów do każdego podchodziłem i zagminiłem pomysł, jak rozwiązać mój problem. Pytałem się do każdego, co nie wśród przedsiębiorczości? Każdy potwierdził. No musisz zrobić mini przedsiębiorstwo, nic się nie bój, ja wszystko zrobię, tylko musisz się zgłosić, że chcesz. Reklamy, nie szukałem nowych reklamodawców. No bo jak ktoś zadzwonił, to wyemitowali się reklamy, ale nie angażowali się, to szkoda mi czasu było. I strony przestają robić strony, no bo też trzeba pracować, żeby mieć pieniądze, tak? A tutaj były płyty. A że od kiedy zacząłem zarabiać pierwsze i większe pieniądze, zacząłem czytać książki. Ja jeszcze w klasie maturalnej w zasadzie skończyłem studia zarządzania, bo cały Kotlera, Deminga, te wszystkie tam książki to są przedmioty, no, takie mądrzejsze, no, matematyki się nie uczyłem, nie? Czy tam jakieś tam różne dalej, ekonomię, socjologię, takie. Ja wszystkie te podręczniki przeczytałem po prostu, no bo widziałem, że może się czegoś dowiem ciekawego, to mi dochody zwiększy, nie? Chyba dopiero w zeszłym roku jakiś symboliczny. Wpakowano miliard dolarów wpakowano w YouTube'a, tak? Przynosi straty, albo minimalnie wychodzi na swoje. W zeszłym roku chyba tam symboliczny, w stosunku do miliarda to symboliczny może zyskowy wpływ. I ludzie, którzy to prowadzą, oficjalnie mówią, że oni nawet nie mają pomysłu, w jaki sposób ten serwis mógłby zarabiać. Po prostu koszt transferu tych filmów jest tak duży, że kasa z reklam nie wystarczy. I oni ładują w to pieniądze inwestorów po to, że może za 2-3 lata znajdą sposób, żeby na to zarabiać. Albo transfer będzie tańszy. To wiecie, ten YouTube nie jest, za 4 lata już ma, nie? 5 nawet? No to popatrz, aha.